Okej, witajcie. Makijaż jedną marką. Chyba dawno nie było czegoś takiego. Nie jest to, od razu mówię, filmik sponsorowany. Dostałam wielką paczkę PR-ową i mam wielką chęć użycia części z tych produktów. Tak jak sama nazwa wskazuje, wiedzieliście, że jest to marka Vibo. Vibo ma kilka bardzo ciekawych produktów. Ostatnio w ogóle idą w bardzo fajnym kierunku. Zaczynają robić naprawdę ciekawe produkty, które udoskonalają i są coraz lepsze. Więc tym bardziej chciałam przetestować kilka z nich. Niektóre z nich znam, niektóre lubię, za niektórymi nie przepadam, ale mam też te nowości, które są mocno inspirowane, wszyscy wiemy czym. Jest to chyba z Nabli inspiracja dosyć mocna i mamy też nową paletkę rozświetlaczy. Mam tutaj też jeden z takich produktów, który ja na przykład bardzo uwielbiam, jest to Unicorn Tears. Jak wiemy, jest to wszystko, jest to produkt, który jest bardzo mocno inspirowany Farsali. Ale zanim rzucimy lincz, to chcę powiedzieć, że coraz więcej marek w ten sam sposób postępuje, z tym, że Vibo troszeczkę za mocno moim zdaniem trzyma się szaty graficznej, to jest moje osobiste zdanie. Dlatego jest to tak mocno kontrowersyjne. Jak wiemy, znana marka też Make Up Revolution też robi produkty inspirowane, daje nam tańsze zamienniki. Wiem, jak bardzo to kochacie i tym bardziej nie powinniśmy oceniać marki Vibo, moim zdaniem, tylko powinniśmy podejść do produktu w sposób taki sam, jak podchodzimy do marki Make Up Revolution. Takie jest moje zdanie. Dobra kochani, od czego by tu zacząć? Pragnę zaznaczyć, że zrobiłam właśnie dla Was recenzję gąbki Juno, która pojawi się w pierwszej kolejności. I tyle na ten temat, dlatego podkład, który mam nałożony, totalnie nie jest z Vibo. Puder jest z Vibo, bo korektor mam użyty Start, swój ulubiony. Natomiast też użyłam nowości, która też dosyć niedawno weszła do ich sprzedaży i jest to puder Photo Ready, który jest bardzo mocno inspirowany marką Guerlain. Ma być to puder pielęgnacyjny i jakby ideologia jest bardzo podobna, natomiast jeśli chodzi o sam produkt, myślę, że jest inny i myślę, że jest bardziej przystosowany do zdjęć i sama formuła jest o tyle fajna, że fajnie współpracuje ze światłem, z lampami i daje nam taki efekt naturalnej skóry. Pragnę zaznaczyć, że możecie mieć znaczną różnicę pomiędzy jedną a drugą częścią twarzy, ponieważ robiłam test na dwie gąbki, czyli jedną stronę kładłam tą gąbką, która ma zwiększać krycie, natomiast tą, wiemy wszyscy, to jest Boho Beauty, kładłam i uzyskuję dosyć naturalniejszy efekt, więc i tak czuję, że mam jedną twarz mocniejszą, drugą lżejszą. Pomijmy to, bo dzisiaj będę się bawić makijażem. Od czego zacznę? Zacznę od brwi, bo zauważyłam, że mam tutaj kredki do brwi. Jak wiecie, ja uwielbiam kredki. Mam też pomady, ale nie będę ich używać, ponieważ ja pomad nie lubię. Myślę, że na koniec tego filmiku zrobię Wam też rozdanie, więc zostańcie ze mną koniecznie do końca. Zrobię Wam rozdanie części tych produktów. Myślę, że to jest fajny pomysł. Dobra, odkładam to tutaj, część rzeczy i przejdziemy do tych produktów do brwi. Dwie kredki do brwi, które są cieniutkie, bo to już widzę po opakowaniu. I chcę je rozpracować. Mam je w dwóch odcieniach, dostałam. Gama kolorystyczna jest uboga, przynajmniej tą, którą dostałam, tych kredek. Nie mam pojęcia, jak wygląda ona w szafie dostępnej w Vibo, ale dwa kolory, które są dostępne, jak możemy zauważyć, są to kolory brązowy albo czarny. I tutaj sugeruję, że można zrobić tego trochę więcej, ponieważ ciężko będzie, jeśli chodzi akurat o temat brwi, trafić tylko w dwa kolory. Lepiej zrobić moim zdaniem w pięciu tonach przynajmniej, niż zrobić tylko w dwóch kolorach. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Kredka jest bardzo twarda, ale jeśli chodzi o brwi, to akurat dobrze. Tak ją mocniej potraktuję. Z drugiej strony chyba mamy szczoteczkę. Tak, mamy szczoteczkę. Ja akurat lubię, jak kredka jest twardsza. Tak prezentuje się ten kolor brązowy. I mamy drugi kolor. Pokażę Wam, jak on jest. On jest taki ciemny. Opakowanie jest czarne, ale to nie jest czarna kredka. Jest to, bym powiedziała, taki ciemny, ciemny brąz. Zobaczcie, jaki to jest kolor. Wybaczcie mi od razu, że nie rozłożyłam drugiej kamery, ale mam pustą baterię. Wiem, że lubicie jakby zbliżenia te precyzyjne. Obiecuję, że to do tego wrócę. Natomiast dzisiejszy film nagrywam na bardzo wielkim spontanie. I po prostu chcę dla Was zrobić makijaż jedną marką. Zobaczymy. Bardzo mi się podoba stopień twardości. Mam wielkie nadzieje co do tej kredki, więc zróbmy brwi. Ta niestety jest dla mnie za jasna, obawiam się, że druga będzie dla mnie za ciemna, ale zobaczymy. Dopełnię te przestrzenie. Powiem Wam tak, nie jest źle. Jest ok, tylko szkoda, że ta gama kolorystyczna jest taka uboga,
ponieważ no, w przypadku na przykład moich brwi, ta ciemna nie jest taka zła, ale mam wrażenie, że byłaby, zaraz zobaczę właśnie na drugiej brwi, zacznę od tej ciemniejszej, zobaczę, czy będzie tak mocno widoczna właśnie ta różnica. Użyłam tych dwóch kolorów i uzyskałam praktycznie idealny kolor, natomiast teraz zacznę od tej ciemniejszej i zobaczymy, co się wydarzy. Nie jest źle. Myślałam, że będzie bardziej czarna i tutaj popsuje mi trochę te szyki, ale jest całkiem przyzwoicie i podoba mi się jej twardość, bo dzięki temu fajnie wyrysowuje te brwi. Jestem pozytywnie zaskoczona, jest naprawdę bardzo fajnie, no ale gama kolorystyczna na wielki minus. Ok, przejdźmy dalej i przejdziemy do cieniowania powieki i mam tutaj paletkę, którą naprawdę chcę wypróbować i wiem, że na pewno czekacie też na recenzję tej paletki. I paletka na pierwszy rzut oka wygląda w ten sposób, jest mocno inspirowana, tutaj mamy Anastazja, bo jest to samo wykończenie, jeśli chodzi o paletkę. W środku paletka wygląda w ten sposób, mamy 14 cieni do powiek, intensywnie, podobno napigmentowanych cieni, z formułą Easy to Blend, 9 odcieni matowych, 5 cieni foliowych, 5 foliowych, raz, dwa, trzy, cztery, jestem ślepa, 5 cieni foliowych, raz, dwa, trzy, chyba jest błąd w opisie. Chyba mamy tutaj błąd w opisie, bo ja widzę tutaj cztery cienie błyszczące, a nie, jest jeszcze ametyst, no ale to nie jest folia. 9 odcieni matowych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, z czego cztery są foliowe, a jeden jest taki neutralny. Dobra, zesmoczujmy te maleństwa, zobaczmy jak one wyglądają na ręku. Okej, tak jak widziałyście w paletce, maty są bardzo obiecujące, naprawdę są bardzo obiecujące. Co do tych błysków, to tak bez większego szału, takie mam pierwsze przemyślenia, ale jak wiecie, potem na oku może okazać się zupełnie coś innego. Tutaj w tej palecie nie mam lusterka, więc będę musiała posiłkować się malutkim lustereczkiem. Zacznę od tego przejściowego, ciepłego koloru, który nazywa się Pale Orange. Cienie bardzo fajnie się rozkładają na powiekach, są takie, bym powiedziała, mało agresywne, ale nie są złe, są fajne. Następnie tym samym pędzelkiem wezmę cień, który nazywa się Ametyst. Mam wrażenie, że pigment się delikatnie wytrąca podczas aplikacji, o ile go zapakujemy, siedzi dobrze, przy wyblendowywaniu odrobinę on się traci i traci na mocy. Nie są to cienie, które są, wiecie, tak bardzo mocno napigmentowane. Są to zdecydowanie cienie, które mają średni pigment. Zmienię pędzelek na bardziej płaski, zobaczymy jak uda się położyć ten cień ametyst. No i o ile go położymy, to tak jak powiedziałam, mamy fajną moc, a jeśli pracujemy kółkowym pędzlem i wyblendowujemy go, moc, niech moc będzie z tobą. No dobra, położyłabym teraz coś błyszczącego i zrobię to takim moim ulubionym sposobem, jeśli chodzi o wyciąganie metalików. Wezmę Unicorn Tears, który super nadaje się właśnie do aplikacji metalicznych cieni. Daję go odrobinę na palec, kładę na powiekę. Okej, i teraz weźmiemy tego cienia, który nazywa się Twilight, który jest takim opalizującym kolorem. Jest to taki bardziej topper niż cień. Tak jak widzicie,
w dalszym ciągu mam takie uczucie, że czegoś mi jeszcze brakuje. Jeszcze by mi czegoś brakuje. Przede wszystkim, czego mi brakuje w tych cieniach, a do jakiej jakości oczywiście ja jestem przyzwyczajona, to jest taka, wiecie, mega super duper pigmentacja. No ja niestety jestem bardzo rozpieszczona pod tym względem, więc no, biorę Hot Chocolate, to jest taki ciemny, naprawdę ciepły brąz. Rozświetlimy wewnętrzny kącik oka i mam tutaj Copper Gold. Dobra, czas zrobić kreskę. Czy ja mogę zrobić eyeliner? Hello! Mam eyeliner? Mam eyeliner, jakiś niebieski mam eyeliner. Mam eyeliner, który nazywa się Electric Blue. Może zrobimy taką Electric Blue krechę. Zobaczymy. Mam tutaj też paletkę I Choose Dream On i tutaj mamy teoretycznie paletkę rozświetlaczy, ale jest tutaj taki niebieski kolor i chciałabym go odrobinę wtłoczyć w tą niebieską kreskę. Dobra, zanim wytuszuję i przykleję rzęsy, na dolną powiekę jeszcze wezmę tego fioletu, który nazywa się Amethyst. W kąciku oka dam ten niebieski kolor, Naughty Boy. No to wytuszujmy rzęsy. Mam tutaj... Stój. Mam tutaj aż 3 maskary, zaraz zobaczymy, którą. Tu mamy Extravaganza, która ma taką szczoteczkę. Później mamy Volume Drama. Oj nie. To jest bardzo puchata, ja nie lubię dużych szczotek. I mamy Burleskę. I chyba zostanę przy tej burlesce. Wytuszuję rzęsy. Przykleję sztuczne. Moją twarz wykonturuję paletką taką indywidualnie złożoną i to jest I Choose What I Want Custom Palette i ja włożyłam do niej 2 bronzery, róż i 3 rozświetlacze. Reszta produktów pójdzie na rozdanie dla Was. I zacznę od tego jaśniejszego koloru, bo on wygląda bardzo nieoczywiście, a obawiam się, że tutaj może się zadziać przy użyciu jego, ale mogę być w błędzie. Paletka posiada fajne lusterko, będę z niego korzystać. Biorę pędzelek Glam Brush T24. O, tak jak myślałam. Wygląda on bardzo jasny w palecie. Jest to niesamowicie chłodny odcień. Trochę nawet za chłodny dla mnie, bym powiedziała, więc będę... Nie miałam okazji wypróbować tych pudrów, ponieważ gdy tylko one się pojawiły, zostały one wyprzedane i do dnia dzisiejszego ciężko, jeśli chodzi o moje miasto, uzupełnienia tego. Bardzo cieszę się, że marka przysłała mi te produkty. I wezmę ten ciemniejszy bronzer. Następnie odrobinę różu, który jest przepiękny. No i czas na rozświetlacz, ale nie użyję tego z tej paletki rozświetlacza, tylko z tej nowej paletki I Choose to Dream On, ponieważ jest tutaj jeden taki, który koniecznie chcę wypróbować, jak on wygląda. Zobaczymy. Ale może być też to przyczyna tego, że z tej strony miałam, używałam tej gąbki w recenzji i ten rozświetlacz może się tak nakładać bardzo ciężko. Zdecydowanie może pędzel jest nie taki, musi on być taki bardziej zacierający. Wezmę pędzelek Fenty Beauty.
Dobra, jeśli chodzi o pomadki, to tutaj w nowościach też przyszły pomadki, bardzo dużo pomadek, od matowych, neutralnych kolorów, ale ja chcę wypróbować ten hit. I są to pomadki takie Magic Pop, które aplikujemy, początkowo są takie matowo-satynowe, a gdy ruszamy ustami, pomadka zmienia się w taką pomadkę brokatową i ja już wczoraj na Instastory, na Instagramie próbowałam tej Glitter Lipstick Transforming w odcieniu i tu mamy w 03 Fiery Glow, ale dzisiaj do tego makijażu, z racji tego, iż on jest taki bardziej fioletowy, użyję tej w kolorze Ultraviolet. Przybliżę się teraz do Was, żeby pokazać Wam, czy to działa. Jeśli chodzi o tą paletkę rozświetlaczy, to ona prezentuje się fajnie, szczególnie tym niebieskim się podoba kolor. No ale ja jestem niebieska, taka wiecie. I bardzo, bardzo ładnie on się tutaj spisał, zarówno jako taki highlight do kreski. Bardzo fajny jest ten eyeliner, zdecydowanie niebieski, bardzo fajny, głęboki kolor i taka lakierowa jest ta kreska, więc tu mi się podoba. Jestem zakochana w tych pomadkach Magic Pop, więc jeśli będziecie miały okazję je gdzieś dorwać, to śmiało je kupujcie, bo są naprawdę świetne. Bardzo fajna jest kredka do brwi, szkoda, że niestety kolorystyka jest taka, no wiecie. Na bardzo cieszę się z tej paletki I Choose What I Want, bo ona naprawdę wygląda fajnie. Fajne, że jest ten system, że możemy same sobie dobierać. Bardzo podoba mi się też jakość tych bronzerów, jak i również różu. Róż jest po prostu przepięknym kolorem, jest to taki mój idealny, jak wiecie, jeśli ja już używam różu, a używam go rzadko, to używam go właśnie w tym kolorze. To tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia na temat tych produktów. Nie wszystkie oczywiście produkty przetestowałam. Jeśli chcecie więcej testów takich tańszych marek, to koniecznie też dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, bo ja lubię czytać Wasze komentarze. A na koniec mam dla Was takie dosyć spore rozdanie. Wszystkie informacje znajdziecie na dole pod tym filmikiem. Jest to taki mój gest i podziękowanie za to, że jesteście ze mną. Dzisiaj już Wam pięknie dziękuję i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się, hej!